Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert, ja mam na imię Kamil i w tym filmie pokażę Wam 8 produktów, którymi myślę, że warto się zainteresować i możesz zacząć sprzedawać je w dropshippingu, czy to na swoim własnym sklepie internetowym, czy na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, gdzie tylko chcecie. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami i zapraszam do oglądania. Dobra, no to zaczniemy sobie od tego sklepu internetowego, który tu widzicie i produktu, który oni sprzedają. Jest to taki bęben, który jak się wygrywa tam te melodie, to ma to uspokajać, koić nerwy i tak dalej, więc bardziej związane z takim wellness trochę. Jeżeli chodzi właśnie o ten produkt, no to ten sklep internetowy sprzedaje go, myślę, że w dużych ilościach to pokazują reklamy na Facebooku. Mają 21 reklam na Facebooku, z czego no niektóre mają naprawdę bardzo duże wyniki. Nie jestem w stanie tutaj tego pokazać w bibliotece reklam, bo gdzieś tam zapomniałem ten link, który akurat prowadził do tej reklamy, natomiast możecie sobie zobaczyć, tutaj akurat jest przedstawione dziecko, które wygrywa tam na taką spokojną melodię. Ten filmik ma coś koło 500 bodajże tysięcy wyświetleń, więc jest to naprawdę sporo, patrząc na to, że mają też inne reklamy, to naprawdę bardzo dobrze im to wychodzi, więc jest to pierwszy produkt, który tutaj można byłoby sprzedawać. Drugim produktem jest taka oto latarka. Pewnie dużo osób już widziało tą latarkę, ponieważ gdzieś tam ona w miarę popularna jest, natomiast patrząc na wyniki, które ona cały czas generuje, czyli mamy tutaj po prawej stronie 9 milionów wyświetleń, 50 tysięcy polubień, no można wnioskować, że nadal ta latarka naprawdę bardzo dobrze się sprzedaje. Mamy tutaj efekt wow, mamy tutaj rozwiązanie w miarę jakiegoś problemu, ponieważ no ta latarka może się różnić od innych tym, że tutaj jednak mocniej świeci, ma kilka trybów, między innymi właśnie taki, który ma daleki zasięg, czy taki, który ma jakiś większy, szeroki kąt padania tego światła. Dlatego no jest to naprawdę również bardzo dobry produkt, który można byłoby się zainteresować. Jeżeli nawet nie na Facebooku, to nawet spróbować zrobić reklamę na TikToku, bo na Facebooku właśnie już kilka osób robi tą reklamę, co nie zmienia faktu, że myślę, że jeżeli uda Wam się fajną ofertę dobrać, czy fajną grupę odbiorców tutaj sobie znaleźć, to również ten produkt może się Wam dobrze sprzedawać na Facebooku. Więc jest to również bardzo fajny produkt. Jeżeli chodzi o stronę internetową, która sprzedaje ten produkt, to możemy sobie ją tutaj przeglądnąć. Jest to taka bardzo podstawowa strona dropshippingowa, więc naprawdę jest wiele rzeczy, które możecie tutaj poprawić, ale też fajnie, że mają tutaj jakieś takie buy more, save more, to też zwiększa tutaj tak jakby wartość tej oferty, także jest to naprawdę bardzo dobrze zrobione. Mamy tutaj jakieś gify, no oprócz tych elementów takiej podstawowej strony dropshippingowej naprawdę fajnie jest to tutaj zrobione i można wziąć przykład, tylko na przykład ulepszyć trochę pewne elementy wykasować i tak dalej, natomiast uważam, że również jest to naprawdę bardzo dobry produkt i tutaj również jest potencjał do tego, żeby na przykład nagrywać jakieś darmowe TikToki i dzięki temu generować darmowe wizyty na sklepie. Przejdziemy sobie następnie do produktu, który uważam, że ma duży potencjał. Tutaj ta reklama nie osiągnęła jeszcze dużych wyników, ale są reklamy, które mają większe wyniki. Jest to ładowarka do telefonu, taka bezprzewodowa, która no o tyle jest fajna, że możemy ją wpiąć sobie na przykład do kluczy, zawiesić i mamy tutaj bardzo prosto, możemy sobie to przechowywać, nie jest to jakiś duży powerbank, który nam zajmie jakąś przestrzeń, czy nie jesteśmy w stanie na przykład tego wziąć do kieszeni, co na pewno nie zmienia faktu, że no nie naładujemy tak dobrze tego telefonu, ale mimo wszystko jest to jakiś tam zapas naszej baterii, dlatego uważam, że ten produkt również ma tutaj bardzo duży potencjał, można w bardzo prosty sposób nagrywać takie oto na przykład filmiki na TikToku, dzięki czemu również zyskać te darmowe wizyty. Myślę, że ten produkt też fajnie nadawałby się pod jakąś reklamę na TikToku, więc najpierw na przykład zrobić filmiki, zobaczyć, może któryś lepiej zadziała i później zrobić na przykład reklamę płatną na TikToku, więc ten produkt również uważam jako rozwiązanie pewnego problemu, jakiś efekt wow, dlatego również tutaj go pokazuję. Jest on właśnie na samym początku jeszcze, myślę, swojego trendu, ale z czasem myślę, że tutaj też może dosyć fajnie się sprzedawać, bo tego typu produkty w przeszłości również miały dosyć duży potencjał. Przechodząc dalej, mamy produkt, który no już jakiś czas temu był reklamowany. Ja też już widziałem niejedną reklamę z tym produktem, natomiast teraz patrząc na to, to są, i tutaj Wam pokazuję ogólnie reklamę na TikToku, to jest reklama, nie jest jakiś filmik, który został nagrany, więc ta reklama na TikToku aktualnie chodzi i generuje dosyć duże wyświetlenia, generuje też dosyć duże sprzedaże po tym, jak analizowałem ten sklep internetowy. Mamy tutaj naprawdę bardzo duże rozwiązanie problemu,
ze względu na to, że no zresztą zaraz zobaczycie, do czego to służy. Fajnie nawet skonstruowana ta reklama, tak dosyć niecodziennie. No i ona, chodzi o to, że dostajemy taki cały zestaw do tego, żeby wyczyścić ten pędzel. Na przykład, jeżeli jakaś dziewczyna robi makijaż czy coś, no to jesteśmy w stanie właśnie tutaj ten pędzel sobie zamontować, wlać sobie tam wodę czy cokolwiek chcemy, no i tutaj możemy go sobie przeczyścić, ponieważ no, nam się ten pędzel kręci. Więc również mamy dosyć fajne rozwiązanie problemu, dosyć fajny efekt, wow, możemy tutaj zbudować wokół tego jakiś sklep związany z make-upem i tak dalej, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo dobry produkt. Następnie mamy produkt, który myślę, że też już kilka osób mogło widzieć. Jest to właśnie taka myjka do chociażby kubków, jakichś szklanek i tak dalej. Ten produkt rozwiązuje bardzo też jakiś tam problem, nie wiem czy bardzo duży, ale rozwiązuje problem. Widziałem fajnie, niektórzy robią tutaj, że kupują sobie właśnie ten produkt, montują go, no i nagrywają nawet takie pojedyncze filmiki właśnie 13-15 sekundowe odnośnie tego, że biorą jakąś szklankę czy kufel, czy jakieś inne rzeczy i po prostu myją to tutaj w tej myjce, no i to osiąga nawet nieraz po 1 000 000 wyświetleń, dlatego również jest tu bardzo duży potencjał do tego, żeby w darmowy sposób zacząć sprzedawać ten produkt, no i dosyć duży potencjał, żeby sprzedawać ogólnie na reklamach płatnych. Tak jak mówię, ten produkt rozwiązuje problem, ma efekt wow. No tutaj na pewno tak wygląda to dosyć dobrze, że jest to tak zamontowane, no tutaj na pewno jest troszkę większy problem z zamontowaniem tego, bo wiadomo, trzeba tam wężyk jakiś podłączyć, trzeba pewnie dziurę zrobić, ale mimo wszystko widać, że ludzie są naprawdę zainteresowani, widać po komentarzach, że również są zainteresowani, także myślę, że jest to również dobry produkt do tego, żeby zacząć to sprzedawać. No tutaj na pewno bazuje to też na takiej zasadzie, że no bardzo dużo osób chce jak najszybciej coś umyć, tak? I taki kubek, czy są mniejsze na przykład kubki, gdzie nie może wsadzić tej gąbki czy coś, a tutaj jednak tylko naciśnie sobie, no i jest taka szybka akcja, więc jak najbardziej produkt, który rozwiązuje problem. Mamy tutaj też sklep internetowy, który też dosyć fajnie, tutaj mamy gify jakieś czy elementy, no jest tu dosyć dużo rzeczy, które można byłoby poprawić, dlatego uważam, że również ten produkt może być naprawdę bardzo fajny do sprzedaży. Kolejnym produktem jest takie customowe szkło, plakietka, nie wiem jak to nazwać, na którym jest, no też pewnie już wiele osób widziało, na którym jest tutaj napisane, jest zdjęcie na przykład, nie wiem, partnerki, przyjaciela, kogoś, kogo tam chcemy sobie wrzucić, no i na przykład jakaś piosenka ze Spotify'a, którą też można między innymi sobie zeskanować. Tutaj jest cały sklep, który zrobił wokół tego, no taki brand, taką niszę sobie obrał, no i mamy tutaj właśnie, to jest tak bardziej związane z jakimiś właśnie świętami, czy na jakieś okazje, na przykład jeżeli ktoś chciałby jeszcze spróbować sprzedawać na walentynki, no to jest to idealny właśnie produkt. I mamy tutaj tak naprawdę kilka rodzajów tego produktu, bo możemy sobie wziąć takie zwykłe szkoło, możemy podświetlane LED-owe, może to być po prostu piosenka jako brylok, czy no jakieś inne rzeczy, tutaj jest tego mnóstwo. Ten sklep ma połączone jeszcze jakieś tam inne produkty, tu bardziej świąteczne, więc pewnie gdzieś tam więcej funkcjonuje w czasie świąt, natomiast nadal ta reklama, tak jak widzicie, chodzi, to jest też również reklama, którą znalazłem. Około ten sklep ma tam 1000 zamówień miesięcznie, z tego co pokazuje pewna aplikacja, natomiast no, mimo wszystko tak czy siak jest to naprawdę bardzo dobry produkt, dosyć tani, więc też nie nałożycie sobie tutaj jakiejś większej marży, ale możecie zrobić Sela, aczkolwiek myślę, że tutaj i tak dałoby radę nałożyć większą marżę. Ten sklep, widzę, tak sprzedaje dosyć tanio te produkty. No i co, nie mamy tutaj jakiegoś konkretnego takiego rozwiązania problemu, ale jest to fajne na jakąś okazję, więc jeżeli robicie na przykład reklamy na Facebooku, to możecie zrobić, stargetować reklamy pod na przykład osoby, które mają w następnych 30 czy 14 dniach urodziny, albo jakąś rocznicę, albo nie wiem, są w jakimś związku i tak dalej, więc można ten produkt bardziej właśnie sprzedawać jako produkt na jakąś okazję. Tutaj też myślę, że fajnie można byłoby nagrać jakiegoś TikToka. Na TikToku też może to się fajnie sprzedawać ze względu na to, że jest tu naprawdę bardzo duży efekt wow. Myślę, że dużo osób już to widziało, ale jest jeszcze jakaś na pewno grupa ludzi, która tego produktu nie widziała bądź jeszcze nie kupiła, więc myślę, że tutaj jest naprawdę też duży potencjał. Później mamy taką trochę bardziej zabaweczkę. Jest to związane, no tutaj też jest nakręcona jakaś reklama, ona też nie ma jeszcze dużo jakoś polubień, natomiast też to jest reklama
na TikToku i jest to też dosyć taki ciekawy pomysł. Myślę, że tutaj też może się to fajnie sprawdzić jako darmowe nagrywanie TikToków. Jeżeli chodzi o sklep, to wygląda to tak. No, na pewno nie jest to jakiejś dobrej jakości w ogóle, natomiast no, jeżeli ktoś jest jakimś fanem na przykład właśnie tej bajki, no i na przykład ma jakiegoś przyjaciela czy coś, no to może chcieć sobie coś takiego kupić. Więc tutaj też mamy bazowanie na jakichś emocjach, no i jeżeli na przykład nagrywamy sobie jakieś filmiki też na TikToku, no to też myślę, że to ma dosyć... Właśnie jest to takie typowo TikTokowe z efektem wow, więc myślę, że również jako taki produkt gdzieś tam ktoś chciałby spróbować. Jest to na pewno tanie, więc nagranie jakichś materiałów wideo naprawdę by było bardzo prostą rzeczą, czy to w Polsce, czy to za granicą. Więc tutaj mamy taki przykład tego sklepu internetowego. Tak jak możemy zobaczyć, też są niektóre reklamy prowadzone między innymi przez ten sklep internetowy albo po prostu puszczane przez jakieś osoby. No i mamy na przykład właśnie tutaj jest nawet ktoś zweryfikowany, ma to 2 miliony wyświetleń, tutaj mamy 150 tysięcy i tak dalej, milion, więc ten produkt widać, że też bardzo dobrze działa. Akurat tutaj znalazłem reklamę, która ma trochę mniej tych mniejsze zainteresowanie, natomiast ogólnie tym produktem było duże zainteresowanie, jak ktoś to puszczał i fajnie zrobił reklamę, że właśnie ktoś się łapie za ręce, ktoś tam się przytula i w ogóle jest to pokazane, no to dosyć duże również miało to wyniki. I ostatnim produktem, który tutaj mamy, ten produkt aktualnie generuje naprawdę bardzo duże wyniki dla wielu sprzedawców. Myślę, że nie w Polsce jeszcze tego nie widziałem, natomiast za granicą, jak sprawdzałem, no to akurat z tej reklamy może być około 4000 zamówień tej piłki w ciągu miesiąca, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. No jeżeli chodzi o tą piłkę, to ona po prostu się świeci, tak? Czyli jest jakaś taka, nie wiem jak to do końca nazwać, w każdym razie, no dosyć fajnie to wygląda i no, widziałem naprawdę bardzo duże wyniki. Bardzo dużo zaczęło też to sklepów internetowych sprzedawać, są zdania podzielone. Trzeba uważać na AliExpressie, którą piłkę się faktycznie sprzedaje, bo niektóre są takie, że nie do końca to ma taki efekt, jak tutaj jest pokazane. Natomiast w większości sprzedawcy mają faktycznie dobrej jakości te piłki. No i naprawdę bardzo dużo tego idzie. Akurat ta reklama, którą teraz widzicie, ma około 4 milionów wyświetleń, więc jest to naprawdę sporo, również jak na reklamę płatną na TikToku. I to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli chcielibyście znaleźć więcej propozycji na to, co możecie sprzedawać w internecie, to zapraszam na stronę dropbeast.pl, gdzie właśnie znajdziecie tego typu produkty. A jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie jakiegoś lajka. Pamiętajcie o również zostawieniu subskrypcji, dzwoneczku, tak aby być na bieżąco. I możecie skomentować, który według Was produkt ma teraz aktualnie w lutym na przykład największy sens i który może już sprzedawaliście i jakichś wyników Wam nie robił większych. No pewnie tych, które większe Wam wyniki robił, to się nim nie pochwalicie. Natomiast no, zostawcie coś po sobie i słyszymy się następnym razem.